Magazyn Futsal Ekstraklasy. Dominik Guziak, zapraszam na podsumowanie pierwszej kolejki rundy mistrzowskiej z udziałem czterech najlepszych zespołów sezonu zasadniczego. Zaczynamy od spotkania w Zduńskiej Woli, gdzie wicelider tabeli Gatta Active podejmował Beniaminka i rewelacji rozgrywek Red Dragons Pniewy. Jeżeli Kocury wygrałyby z Czerwonymi Smokami, wtedy rekord Bielsko-Biała jeszcze przed meczem z Wisłą zapewniłby sobie brązowy medal. Gospodarze rozpoczęli od dwóch błyskawicznych goli. Najpierw po 91 sekundach gry Macieja Fultyna pokonał Marcin Stanisławski. Drugi gol dla Kocurów po tym, jak piłka odbiła się od Adriana Skrzypka i po 2,5 minuty Gatta miała spokojne, dwubramkowe prowadzenie. Ostatnie spotkanie obu drużyn w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego skończyło się zwycięstwem Gatty 3-0, ale w międzyczasie jeszcze zawodnicy w białych kostiumach grali w półfinale halowego Pucharu Polski. Tam ulegli 0-6 Wiśle Krakbet Kraków. W półfinale grali bez Daniela Krawczyka i Michała Marciniaka. Ten drugi już na parkiecie i nie wykorzystał przedłużonego rzutu karnego w końcówce pierwszej połowy. Michała Marciniaka wciąż brakuje w zespole Wojciecha Sopura. Obaj łącznie zdobyli 44 bramki. Czerwone Smoki zdecydowanie atakowały bramkę Dariusza Słowińskiego, choć były osłabione brakiem wykartkowanych Dominika Soleckiego, Adama Wachońskiego i Michała Roja. Te ataki opłaciły się w 30 minucie. Łukasz Frajtak strzelił gola kontaktowego i wydawało się, że bramka wyrównująca jest kwestią czasu, bo bardzo dobrze radzili sobie Pniewianie w starciu z wiceliderem Futsal Ekstraklasy. Gol przy grze z wycofanym bramkarzem. Gola strzelił Patryk Zdankiewicz. I od 33 minuty był remis 2-2. Wielką pracę w bramce Pniewian wykonywał Maciej Foltyn, ale przy tej bramce, którą za chwilę zobaczymy, przy golu Mariusza Milewskiego był już bezradny. 2 minuty i 3 sekundy do końca i by jeszcze móc walczyć o brązowy medal. Smoki ponownie wycofały bramkarza, skorzystał na tym Michał Szymczak. I już 4-2 dla Gatty, a więc pewne zwycięstwo, pewne prowadzenie Kocurów jeszcze mogło być bardziej efektowne, gdyby skuteczniejszy z przedłużonych rzutów karnych był Krawczyk. Ostatecznie 12 sekund przed końcem trafił z tego stałego fragmentu gry, ustalając wynik na 5-2. Ja jestem bardzo zadowolony z moich chłopaków. Graliśmy dzisiaj w bardzo eksperymentalnym składzie. Niestety przez pauzę za kartki jakoś tam musieliśmy sobie radzić. Natomiast ci młodzi chłopcy, którzy dzisiaj dostali swoją szansę, myślę, że źle się nie wywiązali ze swoich zadań. Najważniejsze w tym meczu były 3 punkty i takie zostały w Zduńskiej Woli. Teraz już tylko remisy nic nam nie dają, liczy się tylko zwycięstwo. Nieważne w jakim stylu i do tego dążymy. No, teraz mamy ponad tydzień na przygotowanie się do meczu z rekordem. I na pewno wszystko zrobimy, żeby wyjść do niego w jak najlepszym składzie. Pora na drugie spotkanie. Powtórka finału halowego Pucharu Polski, bo Wisła, Krakbet Kraków i rekord Bielsko-Biała mierzyły się w Chojnicach 6 dni wcześniej. Wtedy górą była Wisła, która wygrała 2-1. To spotkanie było rozgrywane już po zakończeniu meczu w Zduńskiej Woli, więc rekord był pewny brązowego medalu. Wisła, by nie skomplikować sobie sytuacji przed meczami z Red Dragons i Gattą, nie mogła starcia z rekordem przegrać. To 5. mecz obu zespołów w tym sezonie. 3 zwycięstwa Wisły, remis w spotkaniu ligowym w Krakowie jesienią. Od początku jednak dobrze wyglądali zawodnicy trenera Andrzeja Szłapy. Musiał interweniować Kamil Dworzecki, ale to spotkanie od początku było też naznaczone błędami indywidualnymi. Jako pierwszy fatalnie pomylił się Sierchij Kowal, który sprezentował piłkę Honzie Janowskiemu, a ten z najwyższym spokojem i precyzją przelobował Dworzeckiego dla Janowskiego. To pierwsza bramka w tym sezonie w starciach obu klubów, a łącznie już 8. Reakcja na gola ze strony zawodników Wisły była natychmiastowa. Takie strzały w wykonaniu Aleksandra Bondara są po prostu nie do obrony. Takie gole można tylko podziwiać. Ostatnio już w meczu z Gwiazdą zadziwiał Bondar pięknymi bramkami. Ta również należy do wyjątkowych. Paweł Machura, więc też bliscy powrotu na prowadzenie rekordziści, ale
Niedopracowane to uderzenie zawodnika z Bielska-Białej. W międzyczasie w damskim towarzystwie brylował leczący kontuzję Piotr Morawski. A w 10 minucie kolejny indywidualny błąd. Tym razem myli się Oleksandr Bondar, a takiego podarunku nie marnuje Michał Marek. Rekord ponownie prowadzi w tym spotkaniu. Trzynasta minuta okazała się z kolei pechowa dla Krystiana Brzęka. Zdarzyły mu się błędy w finale Pucharu Polski z Wisłą, ale o tej pomyłce golkiper Bielszczan będzie chciał zapomnieć jak najszybciej. Występ Brzęka stał pod znakiem zapytania. W ranę w okolicach łokcia wdało się zakażenie. Do występu przymierzany był rezerwowy Michał Kałuża, a ten gol zapisany na koncie Kowala, czyli zawodnika, który sam pomylił się kilka minut wcześniej. 5,5 minuty przed końcem pierwszej połowy doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Sędzia dopatrzył się tu przewinienia Michała Marka, choć jak widać w powtórce, którą za chwilę zobaczymy, o jakimkolwiek przekroczeniu przepisów mowy nie było. Problem w tym, że ten rzekomy faul był szóstym przewinieniem rekordu. Przedłużony rzut karny w wykonaniu Oleksandra Bondara był właściwie nie do obrony. Wisła znów na prowadzeniu. Zabójczy z rzutów wolnych, także z rzutów karnych Oleksandr Bondar. Tu jeszcze akcja Jończyka i Budniaka. Błąd gracza Wisły, który po chwili zamienia się w bramkę. Pierwszy raz w tym meczu jedna z drużyn wyszła na dwubramkowe prowadzenie. Bohaterem pierwszej połowy meczu oczywiście Oleksandr Bondar. Dwa gole do właściwej bramki, no i też strata skutkująca golem dla rywali. W lepszej sytuacji do drugiej części meczu podchodzili futsaliści Krzysztofa Kusi, ale początek po wznowieniu gry to ciąg dalszy obdarowywania się prezentami. Rafał Franc oddaje za darmo piłkę rywalowi. Jończyk świetnie ją odegrał do Adriana Patera, a ten dopełnił formalności i już trzy gole różnicy, a więc strata, która choć w futsalu jak najbardziej do odrobienia, to w starciu z kandydatem do Mistrzostwa Polski jest do zniwelowania bardzo trudna. 12 minut przed końcem meczu doszło do ostrego spięcia między zawodnikami. Emocje wzięły górę i boisko za drugą żółtą kartkę musiał opuścić Wojciech Łysoń. Obie żółte kartki otrzymał w odstępie dosłownie kilku sekund. Doszło do spięcia między Łysoniem a Budniakiem. Też nie zgadzali się zawodnicy rekordu z decyzją arbitra, no, którego praca w tym meczu była oceniana niezbyt wysoko. Ostatecznie opuścić plac gry musiał Wojciech Łysoń, a więc rekord grał w osłabieniu, napomniany żółtą kartką Paweł Budniak i grając w czwórkę, w trójkę w polu, rekord nie zdołał się wybronić. Wisła jeszcze podwyższyła prowadzenie, dopełnił formalności Oleksandr Bondar. Świetnie odnalazł go na dalszym słupku Paweł Budniak. Ukrainiec kompletuje hat-tricka i był już dwie bramki przed Danielem Krawczykiem w klasyfikacji strzelców. To był 26 gol Bondara w tym sezonie. Wycofali bramkarza rekordziści w roli lotnego golkipera Michał Marek i ten zawodnik w 35 minucie zdobywa drugą bramkę w meczu, ale wynik wciąż bardzo korzystny dla gospodarzy. 6-3. Jeszcze w samej końcówce kolejny indywidualny błąd, strata piłki i popisuje się świetnym, precyzyjnym, bardzo dobrym, mierzonym uderzeniem Sierhii Kowal. 7-3 dla Wisły. A wynik w samej końcówce ustalił Sebastian Wojciechowski, który przerzucił całe boisko, no i mógł świętować 14 gola w sezonie. To właśnie ta sytuacja bez bramkarza. Wisła zrobiła jeden z ostatnich, najważniejszych kroków w kierunku Mistrzostwa Polski, pokonując rekord Bielsko-Biała, czyli jeszcze aktualnego mistrza Polski, 8-3. Znowu bardzo ciekawe, emocjonujące widowisko, choć momentami tych negatywnych emocji też było sporo.
Nie chcieliśmy odpuścić, zresztą to nie jest z naszej mentalności. My przyjechaliśmy tu wygrać i tylko szkoda, że emocje wzięły górę i później już niestety cała taktyka nasza się posypała w drugiej połowie. Ja nie lubię oceniać nikogo, ale dzisiaj to, co robił pan jeden tutaj na tym parkiecie, to jest po prostu woła o pomstę do nieba. Szkoda, bo to nas naprawdę deprymowało. Wiadomo, że gra się, żeby wygrać, więc dziękuję Rekordowi za walkę, bo też nie był to łatwy mecz, chociaż wynik dosyć wysoki. A w pierwszej połowie trochę był to mecz przyjaźni, bo chyba trzy z czterech pierwszych bramek to takie trochę prezenty dla rywali. Wisła utrzymała trzypunktową przewagę nad Gattą Aktiv z Duńska Wola. Jeżeli futsaliści Krzysztofa Kusi wygrają kolejne mecze z Red Dragons Pniewy, będą mogli świętować Mistrzostwo Polski, bo przypominamy, że w przypadku równej liczby punktów wyżej będzie ten zespół, który na lepszej pozycji zakończył sezon zasadniczy. Więc jeśli Gatta zrówna się punktami z Wisłą, będzie od niej niżej, pomimo lepszego bilansu bezpośrednich meczów. Trzecie miejsce zapewnił sobie Rekord Bielsko-Biała. W tabeli najlepszych strzelców na samodzielnym prowadzeniu Aleksandr Bondar, który po raz szósty w sezonie skompletował hat-tricka. Jednym golem odpowiedział Daniel Krawczyk, choć gdyby precyzyjniej uderzał z przedłużonych rzutów karnych, mógłby co najmniej zrównać się z Ukraińcem. W drugiej kolejce rundy mistrzowskiej na antenie Orange Sport będą mogli państwo obejrzeć spotkanie Gatty Aktiv z Duńska Wola z Rekordem Bielsko-Biała. Na ten mecz zapraszamy w poniedziałek o 19:25. Dzień wcześniej być może poznamy nowego mistrza Polski. Jeśli Biała Gwiazda wywiezie z Pniew 3 punkty, kwestia tytułu zostanie rozstrzygnięta. Czy tak się stanie? Kolejny magazyn Futsal Ekstraklasy tradycyjnie we wtorek o 19:00. Dominik Guziak. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.